Hej kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam was na kolejny filmik. Dzisiaj jeden z tego rodzaju filmików, które bardzo, ale to bardzo lubię dla was nagrywać. Sprawia mi to ogromną frajdę, zresztą ja uwielbiam nagrywać dla was wszystkie filmiki, czy to vlogi, czy to hole, czy to ulubieńców. Ale jakoś, jeżeli chodzi o ten filmik, to mam do niego jakiś taki, nie wiem, sentyment. Jakoś tak po prostu przyjemnie mi się go nagrywa. Zapraszam was dzisiaj, jak widzicie po tytule, na Bugi poleca kanały na YouTube. Znalazło się 5 fantastycznych, przepięknych dziewczyn i postanowiłam, że warto by było wspomnieć co nieco o ich twórczości, warto by było wspomnieć co nieco o ich kanałach, dlatego że są po prostu rewelacyjne i moim zdaniem naprawdę, tak jak to powtarzam w każdym filmiku, czasem bardzo ciężko kogoś znaleźć, czasem bardzo ciężko kogoś dostrzec i jeżeli ja mam taką możliwość, znalazłam dziewczyny, przypadły mi bardzo do gustu, no to dlaczego wy nie moglibyście też odnaleźć, odkryć i oglądać, a dziewczyny są naprawdę bardzo, bardzo sympatyczne. Dobra, zaczynamy od pierwszej dziewczyny, którą znalazłam dość niedawno i jest to Lady Chwila. Bardzo fajna nazwa, to po pierwsze mnie mega przyciągnęło. I tak, Lady Chwila, wspaniała dziewczyna, nagrywa ulubieńców, nagrywa hole, nagrywa buble, makijaże, czyli po prostu lifestyle, a do tego jest weganką. Ja weganką nie jestem, na weganizm nie przechodzę, natomiast tak lubi oglądać jej filmiki, tak lubi jej słuchać, jest tak promienną osobą, że po prostu oglądam te filmiki i pochłaniam jak gąbka. Myślę, że też fajna inspiracja właśnie, jeżeli chodzi o te noworoczne postanowienia, jeżeli chodzi o odchudzanie, jeżeli chodzi o zdrowe odżywianie. Bardzo dużo foodbooków, bardzo dużo właśnie na temat weganizmu, a nawet jeżeli ktoś nie jest moim zdaniem weganem, to fajnie sobie podpatrzeć jakieś przepisy, żeby po prostu ta monotonia do naszego jedzenia nie zaglądała, także super, naprawdę inspirujący kanał, Lady Chwila, polecam serdecznie, oczywiście link do wszystkich dziewczyn zostawiam wam na dole. Kolejna dziewczyna, wspaniała blondynka, której po prostu intro, jakość filmików, montaż wprawia mnie o zawrót w głowy, to jest Kate Walk, chyba tak to się mówi, jeżeli nie, to bardzo proszę Kate, żeby mnie poprawiła, ale tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest Kate Walk. Oczywiście link zostawiam na dole. Dziewczyna również nagrywa lifestyle, nagrywa też vlogi, przepięknie wystrojona sypialnia, przepiękne tło filmików. Tak jak już mówiłam, montaż powala mnie na kolana. Koniecznie musicie ją zobaczyć. Jeżeli lubicie filmiki lifestyle'owe, to myślę, że ten kanał na pewno przypadnie wam do gustu. Kolejny kanał to oczywiście Monika Daily. Oczywiście. Dlaczego oczywiście? Dlatego, że Monikę ja już bardzo długo oglądam. Monika kiedyś miała modowy DIY chyba kanał, natomiast teraz prowadzi kanał Monika Daily. Na początku na tym kanale pojawiały się filmiki po angielsku, natomiast Monika postanowiła zrobić cały vlogmas po polsku. Ma dwóch wspaniałych synów, chłopcy są po prostu przesłodcy, wspaniałego męża. Jeżeli uwielbiacie kanały mamowe, to myślę, że tak jak Doriska przypadła wam do gustu, to myślę, mamusia Lilusia również, to myślę, że w tym odcinku warto zwrócić uwagę właśnie na Monikę Daily, która nagrywa cudowne daily vlogi, która ma dwóch wspaniałych chłopców, tak jak już mówiłam wcześniej. Ja po prostu uwielbiam te vlogi. Monika też nagrała fajny filmik, co zabrać ze sobą do szpitala, opowiadała o trymestrach swojej ciąży, co zabrała dla maleństwa do szpitala, co zabrała dla siebie do szpitala. Dlatego jeżeli lubicie filmy mamowe, jeżeli lubicie daily vlogi, jeżeli lubicie filmy, w których jest tematyka dziecięca, to polecam Monikę. Naprawdę super dziewczyna i myślę, że skradnie wasze serducha, tak jak skradła moje serducho. Okej, i dwie ostatnie dziewczyny, dwie ostatnie piękne kobiety, to kanał Anet. Anet również znalazłam stosunkowo niedawno i co mnie porwało, to po prostu jej szczerość, jej gadka, jej wygadanie. To jest dziewczyna moim zdaniem petarda, dziewczyna z charakterem, która troszeczkę tak pod charakter podchodzi do mnie. Dlatego oglądając jej filmy naprawdę bardzo szybko poczułam, że to jest to, że oglądanie jej filmów sprawia mi radość. Bardzo dużo stylizacji, bardzo dużo strojów dnia, styl po prostu Anet jest rewelacyjny. Anet też ma bloga, z którego można zaczerpnąć dużo fajnych inspiracji, także
Polecam serdecznie również Anet. Jeżeli chodzi o jakość filmików, no to tak samo. Jest przepiękna, jest montaż rewelacyjny, jakość jest rewelacyjna i Anet jest rewelacyjna. Zostawiam linka na dole. I ostatnia osoba to jest wspaniała Brawe, Brawe Awe, chyba tak to się mówi, słuchajcie. Ja nie wiem, jak to niektóre nazwy użytkowników się wypowiada. Brawe to jest osoba, którą ja znam z Instagramu. Przepiękna dziewczyna, której Instagram naprawdę również mnie zachwyca. Od jakiegoś czasu ma również kanał na YouTubie, ma chyba 8 albo 9 filmików. Jeżeli chodzi o ten kanał, to głównie są to stylizacje modowe, outfity, które są przepięknie zmontowane. Jeżeli chodzi o outfity, to moim zdaniem są to jedne z lepszych outfitów i jeden z lepszych montaży outfitów, jakie widziałam ogólnie na YouTubie. Przepiękna dziewczyna, bardzo klasyczna, bardzo stylowa, bardzo ciepła, także jeżeli również szukacie modowych inspiracji, to polecam Wam serdecznie, bo kanał jest naprawdę super i co tutaj po prostu mogę więcej powiedzieć. 5 kanałów, 5 wspaniałych dziewczyn, myślę, że dla każdego coś dobrego. Jeżeli znacie jakieś kanały godne polecenia, to koniecznie dajcie znać. Może w następnej serii Bugi poleca kanały na YouTube. Te kanały się pojawią, jeżeli Wy nagrywacie i uważacie, że jest fajne to, co robicie, to również dajcie znać na dole. Pozdrawiam serdecznie, ściskam Was jak zawsze bardzo cieplutko. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!